Panie komendancie, dowódca uroczystości, nad komisarz Marciniak, melduje kadry i słuchaczy na uroczystym zakończeniu szkolenia specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych. Miejscu! Stój! Lewo, zwrot! Prezentuj broń! To hymnu! Szanowni Państwo, dobiegł końca okres szkolenia, w którym Państwo uczestniczyliście. Mam nadzieję, że warunki, które zostały stworzone przez Szkołę Policji w Słupsku, były warunkami, które spełniały Wasze oczekiwania. Mam nadzieję również, że ten okres szkolenia, miesięcznego szkolenia, przebiegł w atmosferze, która pozwoli Państwu w najbliższym czasie pełnić tą zaszczytną funkcję, jaką jest zaszczytną służbę, jaką jest służba w Kosowie. Przede wszystkim mam nadzieję, że udało się w tym okresie czasu Państwu zgrać w taki sposób, że będziecie wiedzieli, że możecie na siebie liczyć i że przyjedziecie przede wszystkim w przekonaniu dobrze spełnionego obowiązku. Mam nadzieję, że Wasza służba minie w sposób spokojny, że tak jak Wasi poprzednicy przyjedziecie w pełnym składzie. Jest to służba niełatwa, służba niebezpieczna. Gdyby była to służba bezpieczna, na pewno Polska nie wystawiałaby kontyngentu. Skoro ten kontyngent po raz kolejny jest wystawiany, na pewno jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, a skoro tak, to również Państwo jesteście narażeni na niebezpieczeństwo bezpośredniej utraty życia bądź zdrowia i o tym nie zapominajcie. Pamiętajcie, że jest to okres Waszej służby, który jest bardzo niebezpieczny, bo przypada na ten okres przypada na moment funkcjonowania w dosyć zapalnym regionie Europy. To, że od wielu lat nic się nie wydarzyło, nie oznacza, że nie może się zdarzyć. W związku z tym wszyscy tutaj będziemy trzymać za Was kciuki i będziemy czekali na Wasz powrót szczęśliwy do domów, czego Wam, Waszym rodzinom przede wszystkim życzę i dziękuję za wspólne spędzone chwile w Szkole Policji w Słupsku, a pozwólcie, że w tym momencie też serdecznie podziękuję swoim współpracownikom tutaj obecnych za wkład i zaangażowanie w Wasze szkolenie. Dziękuję bardzo. Do wręcza. Świadec! Wystąp! Świadec! Wystąp!
Do wręcza. Świadek! Wystąp! Dowódca jednostki specjalnej do wręczenia flagi państwowej, wystąp! Panie, panowie oficerowie. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że nasza jednostka osiągnęła odpowiedni poziom wyszkolenia i może zostać skierowana w rejon działania misji Unii Europejskiej. Będziemy tam pełnić służbę, która nie należy do łatwych i bezpiecznych. Proces podtrzymywania dialogu pomiędzy społecznością serbską a albańską pochłonął już wiele ofiar ze strony wspólnoty międzynarodowej. Nie tak dawno, bo w ubiegłym roku, we wrześniu, w zamachu w północnym Kosowie zginął przedstawiciel komponentu Unii Europejskiej, litewski celnik. W przeszłości również polscy policjanci zapłacili wysoką cenę za utrzymywanie pokoju w tym rejonie. Pamiętamy, że w 2002 i 2008 roku nasi rodacy zostali obrzuceni granatami w północnej Mitrowicy, doznając poważnych obrażeń od ich odłamków. Mając na uwadze te wszystkie wymienione sytuacje, staraliśmy się możliwie jak najlepiej przygotować tę rotację do zadań, które będzie wykonywało tam na miejscu. Staraliśmy się przede wszystkim położyć duży nacisk na zajęcia praktyczne, aby wyrobić odpowiednie nawyki, usprawnić działania drużyn plutonów. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przy prawie 15-stopniowym mrozie uczestniczyliśmy w zajęciach na poligonie, w czasie których ćwiczyliśmy działania pododdziałów zwartych przy wsparciu automatycznej wyrzutni granatów zawiązujących oraz ręcznych wyrzutni granatów zawiązujących. Symulowaliśmy też ataki granatami na naszą jednostkę oraz koktajlami Mołotowa. Chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej szkoły, która dzielnie nam asystowała podczas tych zajęć. Czas spędzony tutaj był też czasem wzajemnego poznawania się, wspólnego budowania dobrego wizerunku tej jednostki. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom 23. rotacji spokojnej misji i bezpiecznego powrotu do domu. Oby umiejętności, które nabyliśmy tutaj, będąc w Słupsku, nigdy nie musiały być weryfikowane w warunkach misyjnych w Kosowie. Dziękuję.